mamy w Polsce browar spółdzielczy. A jako, że jest to jedyny browar spółdzielczy w Polsce, nie chcielibyśmy być tacy samotni, w związku z czym szukaliśmy innego browaru o podobnym charakterze gdzieś w świecie. Najbliżej okazało się, że jest Anglia, Heskett, browar kooperatywny. Postanowiliśmy wspólnie otworzyć spółdzielnię socjalną w powiecie puckim. Ale przez jakiś czas zastanawialiśmy się, jaki spółdzielnia miałaby mieć charakter, jaki profil działalności. I w związku z tym, że w Pucku istniały kiedyś tradycje piwne, niestety nie ma w tej chwili żadnego browaru. Już jest. Postanowiliśmy założyć browar. A jako, że spółdzielnia socjalna, no to ta nazwa spółdzielczy nasunęła się sama. Browar spółdzielczy. Wszystkie nasze działania, które prowadzimy, są związane z tym, żeby wzmacniać potencjał ludzki osób, które nie są w stanie poradzić sobie zawodowo na rynku otwartym. Stąd nazwy węzłów, które mają oddawać to, że łączymy, kooperujemy. Stąd browar spółdzielczy, który ma oddawać ideę i przede wszystkim nasze motto, czyli piwo, które waży więcej, ponieważ my nie ważymy tylko piwa. Zmieniamy też rzeczywistość, zmieniamy ludzki los i to jest dla nas kluczowe. Mówiłam ja, Łosie ta i Łosie. To my się nie wspinamy, bo my się nie torali w dół. Aha, czyli będziemy chodzić po płaskach.